Pracownia małego artysty, odcinek 6. Cześć dzieciaki, mamy dzisiaj drugi dzień świąt, poniedziałek Wielkanocny. Dzisiaj zajmiemy się rzeżuchą, którą sialiśmy w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że Wam także wyrosła. Zaraz pokażemy, jaka jest nasza. Spójrzcie, minął tylko tydzień czasu, a rzeżucha urosła całkiem spora. Ma bardzo dużo zielonych listków. I co teraz możemy zrobić? Na tej rzeżusze ustawimy wszystkie nasze wielkanocne ozdoby, które do tej pory zrobiliśmy. Robiliśmy kurkę wielkanocną. Trzeba to robić bardzo ostrożnie, żeby nie zniszczyć listków. Także ustawiajcie delikatnie. W poprzednim odcinku pokazywaliśmy także, jak zrobić wielkanocne jajka. Tutaj mamy jedno jajeczko i jeszcze drugie. Jeżeli macie inne wielkanocne jajka, to też możecie je oczywiście położyć na rzeżusze. Z Wielkanocą kojarzy się także bardzo baranek. Może być cukrowy. Taki baranek jest do kupienia w sklepie przed świętami. Kiedy byłam małym dzieckiem, to moja babcia nauczyła mnie pewnego wierszyka o wielkanocnym baranku. Cukrowy baranek ma złociste różki, pilnuje pisanek na łączce z rzeżuszki, a gdy nikt nie patrzy, chorągiewką buja i cichutko beczy święte alleluja. Wierszyk jest krótki, jest prosty, możecie się go nauczyć i wyrecytować na przykład swoim dziadkom. Myślę, że na pewno się bardzo ucieszą. Oglądajcie kolejne odcinki. Po świętach wielkanocnych będziemy zajmowali się już zupełnie innymi rzeczami. Do zobaczenia!